Odcinek o pompie cyrkulacyjnej LFP RGA 3. Skąd 3? Bo tylko 3 waty to może brać. Witam Cię na moim kanale. Bohaterem dzisiejszego odcinka malutka pompa LFP RGA 3. Erga. Cóż, Pan Marcin nawet już o tej godzinie przekręca. Ale to już kolejny odcinek, któryś dzisiaj. Chociaż dla Was kolejny tydzień tak naprawdę. Co w niej takiego fajnego? Czy warto kupić? Jak ona w ogóle działa? Po co jest? Może od tego zaczniemy. To znajdziesz w dzisiejszym odcinku, więc pompa cyrkulacyjna LFP. Po co w ogóle nam pompa cyrkulacyjna? Dla tych, co nie wiedzą. Pompa cyrkulacyjna sprawia, że mamy ciepłą wodę od razu w kranie. To jest jakby miał w jednym zdaniu powiedzieć, no to to nam daje pompa cyrkulacyjna. I jakby pomp cyrkulacyjnych na rynku mamy pewnie setki. Ja osobiście jestem skłonny montować albo polecać tylko urządzenia markowych producentów. Tutaj mamy LFP, czyli polską firmę, która bardzo długo produkowała i chyba dalej produkuje pompy na licencji Grundfosa. Ten model montowałem albo wymieniałem na niego wiele razy i tak w sumie mogę już o nim powiedzieć, że no żadnej reklamacji od tych 4 lat chyba nie było, więc mogę polecić. A czemu ona mi się w ogóle trafiła na sam początek? Bo to jest jedna z nielicznych pomp, gdzie można regulować płynnie jej prędkość obrotową. Czyli możemy dostosować tą pompę cyrkulacyjną do wielkości naszego domu czy też mieszkania. I nie musi ona chodzić cały czas na fulla i niepotrzebnie mielić wodę z pełnymi obrotami. Tylko możemy właśnie ją też puścić na małej prędkości. Oszczędzi nam to może niewiele prądu, ale też na pewno sporo energii, która miałaby się wytracać, gdyby to cały czas mieliło na fulla. Zobaczymy sobie, jak ona wygląda. Tu akurat mogę to bezkarnie zrobić, bo woda nie jest jeszcze puszczona na cyrkulacji. Zbudowa pompy wygląda tak jak w pompach Grundfosa, czyli mamy ceramiczne łożysko, takie kulowe. No i wirnik po prostu jest tak sobie swobodnie na tym przyłożony. Tu jest oczywiście magnet, więc ona się sama trafia tam, gdzie ma trafiać. O tyle jest to fajne rozwiązanie, że wszystko jest jakby w wodzie i jest dostępne do wyczyszczenia. Akurat u niektórych producentów wirnik jest tak jak w tradycyjnych pompach, czyli po prostu tam wewnątrz jest taki patyczek, a tutaj to wszystko magnetycznie się po prostu kręci. Osobiście z takich pomp miałem mniej zatartych sytuacji, że się pompa zatrze. Jak się zatrze, to możemy po prostu wyczyścić łożysko, jeżeli by tam kamień przyszedł, więc to jest dla mnie spory plus. Tutaj wszystko ze stali nierdzewnej, uszczelka. Oczywiście, żeby tak sobie ją odkręcić, no to na pewno musimy mieć wszystkie zawory pozamykane. Ale tak jak mówię, tutaj jeszcze nie jest to zalane wodą, więc możemy to zrobić bezkarnie. O, zrobimy może w ten sposób. Będę mógł Ci pokazać, jak w ogóle tym sterować, bo tutaj, tak jak mówię, jest pokrętło do ustawiania prędkości obrotowej. Możemy nawet tą pompę wyłączyć. To widzę, że nowość, bo wcześniej tego nie było. To nawet ja się czegoś nauczę. Więc jakaś nowa rewizja, gdzie jest jeszcze pole, na które możemy wyłączyć. No albo możemy właśnie regulować moc pompy. Więc pewnie do małych instalacji, no to 1, 2, 3. A jeżeli będzie coś większego, no to możemy aż do 7 dojść. Zobaczmy sobie, po prostu trzeba zaobserwować sobie, ile najmniej wystarczy, żeby dalej woda została w cudzysłowie przemielona ze wszystkich punktów poboru i kiedy zawsze będzie po prostu ciepło. Gdybym miał się czepiać tej pompy, no to największą upierdliwością jest montaż elektryczny. Teraz tego, a w sumie mogę pokazać. Czy to mi odkręci? Ja odkręci. Bo akurat w przypadku pomp na pewno Vilo jest fajna wtyczka, no to tutaj niestety trzeba się pobawić z po prostu pinami. Podejrzę sobie, no. Więc w sumie to jest jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić. No montaż elektryczny jest trochę upierdliwy. Akurat u niektórych, na przykład u Vilo, mi się bardzo podobają wtyczki, które nawet w pompach cyrkulacyjnych są. Najpierw się wpinamy do wtyczki, a później wtyczka wchodzi w pompę. No ale ta pompa też jest tańsza od pompy Vilo i jak dla mnie ma więcej też funkcji, no bo właśnie tego w pompach Vilo, przynajmniej tych tańszych, na pewno nie ma. Ale coś za coś. Jakość jest dalej tych najważniejszych komponentów według mnie bez zarzutu, a w sumie podłączamy ją tylko raz, więc no tutaj nawet jeżeli się trochę więcej pobawimy,
Tak, używam złego śrubokrętu, ale taki był pod ręką. Tak nie róbcie. Krzyżak ma być, to ma być. Ale tutaj nie zjechałem gwintu. Dobra. No i tyle, no w sumie, cóż tu można by więcej o tej pompie cyrkulacyjnej mówić? Jakby, no, pamiętajcie zawsze, filtr przed pompą cyrkulacyjną, najlepiej jakiś drobnooczkowy. Tutaj jest gazówka, bo ona ma najmniejsze oczka. Chodzi o to, żeby jak najmniej tego syfu trafiało do łożyska. Zawór zwrotny, tu akurat jest ich trochę więcej, ale zawór zwrotny jeden powinien być. No i tyle tak naprawdę. A ja tak jak mówię, no tych pomp już chyba z 5-6 zamontowałem. Nie jestem instalatorem, więc tylko tyle, ale jako serwisant też wymieniam je na nowe, jak się zepsują. I do tej pory wszystko gra i buczy. A nie jest ona jakoś przesadnie droga. Więc tyle z mojej strony, a wy napiszcie, co sądzicie o tej pompie. Czy może jakąś inną byście polecili. Chętnie usłyszę wasze zdanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!